Jesteśmy na pasiece, akurat dzisiaj wymieniamy dennicę. Jest to pierwszy wgląd po zimowli do rodzin pszczelich. Ze względu na to, że są to dennice, w których nie ma wkładek, no niestety musimy podnieść całą rodzinę pszczelą, przestawić ją na nową dennicę, której zamknięta jest już w tej chwili wentylacja. I od razu zaglądamy do rodziny, zobaczyć w jakim stanie ona przezimowała. O, jak widać, rodziny są ładnie przezimowały. Dzisiaj mamy troszeczkę pochmurny dzień, więc ta pszczoła jest troszeczkę spokojna, ale tutaj rodzina zimowała na 2, 4, 6, na 7 ramkach. Widać, że jest dość ciepło i rodzina jest w tym chwili rozluźnionym kłębie. Praktycznie rzecz biorąc ma duży zapas pokarmu, ale zajrzymy jeszcze krótko do gniazda. W związku z tym, że karmiliśmy je dość intensywnie, rodziny mają nabudowały już jesienią trochę tych woskowych mostków, które no, trzeba szczyścić, żeby nie gnieść pszczół po powrotnym założeniu podkarmiaczki. Jak widać, pszczoły są już nawet za zatworomatą, a więc no, rodziny przezimowały naprawdę w dobrej kondycji. Oczywiście mamy także wiele rodzin, które przezimowały na mniejszej ilości ramek, które siedzą bardziej w kłębie. Za chwilę zobaczymy, czy taka rodzina posiada jeszcze czerw. Te rodziny u nas nie są pobudzane ani podkarmiane ciastem nigdy. Cały proces dokarmiania odbywa się jesienią i tyle, ile pokarmu one dostały jesienią, czyli około 15 kg cukru na rodzinę pszczelą, to im spokojnie wystarcza przez cały okres zimowy. Plastry są obsiadane na czarno z pszczoły, ale nie widać, żeby matka tutaj czerwiła. W tej chwili nie widać w ogóle czerwiu tych rodzin. Rodzina ta była bardzo rozluźniona i troszeczkę miała sporo wyjedzonego pokarmu. Po dokładniejszym przeglądzie stwierdzamy, że tutaj gdzieś podczas zimy rodzina straciła matkę albo już też jesienią, stąd też ona bardzo mocno huczy. Widzicie, teraz Państwo słyszeli, jak taka rodzina huczy bez matek. Cechą bez matków jest to, że właśnie one nie wiążą kłębu zimowego, ale prawdopodobnie ta matka gdzieś musiała, że tak powiem, zginąć teraz, niedawno. Za chwilę oddamy nową matkę z ulika weselnego, taką matkę rezerwową. Jesteśmy w miejscu, gdzie zimowaliśmy matki zapasowe, na ulikach Mini Plus. I teraz stąd wyjmiemy matkę taką przezimowaną i poddamy do rodziny, w której stwierdziliśmy, że tej matki nie ma. Liki zazimowane na 6 rameczkach, o, siedzą w pięknych kłębach. Pszczoły
są dość spokojne i taką matkę usuniemy, zabierzemy stąd, a uliki zestawimy na inne korpusy. Pszczoły siedzą dość spokojnie, matka powinna być tutaj jeszcze w środkowej części plastrów. Takie uliki zawsze zimujemy po to, żeby w razie takiej sytuacji kryzysowej nie łączyć rodzin, tylko do silnej rodziny po prostu podać nową matkę. O, tutaj na plastrze jest matka zapasowa z ubiegłego roku, niebieska. Kilka pszczół. Matka delikatnie w palce i za chwilę trafi ona do rodziny, w której stwierdziliśmy bezmateczność. Chowam ją szybko do bluzy, żeby spodni, żeby ogrzewać ją własnym ciałem, żeby było jej ciepło. Teraz co robimy z taką rodzinką? Z rodzinką, której zabraliśmy matkę, zestawimy na sąsiedni. Zostawimy na sąsiedni ulik. W korpusie górnym praktycznie nie ma zapasu, więc rodzinkę tą postawimy na koleżanki w kolejnym uliku. Pszczół tych nie trzeba łączyć żadnymi zapachami, dlatego że o tej porze roku pszczoły świetnie się łączą. Dołożymy jeszcze ramki z zapasem, usunę te plastry, które mają mało zapasu i taka rodzinka będzie sobie dalej zimowała. Tu zabierzemy jeszcze trochę nadmiar. Jak widzicie Państwo, nawet o tej porze roku pszczoły są dość łagodne, mimo że dzisiaj jest dzień pochmurny i temperatura jest około 7 stopni Celsjusza. Z powrotem rodzinka dostaje podkarmiaczkę powałkową. Rodzinek tych oczywiście, tak jak i rodzin dużych, nie pobudzamy do wiosennego czerwienia. One w swoim rytmie się rozwijają. Tutaj widać, że w tej przezimowanej rodzince no tego osypu było niewiele. To jest zaledwie kilkanaście pszczół, także te rodzinki świetnie zimowały. Jeszcze te pszczoły, które są na domnicy, poddamy do rodziny. Mimo że jest połowa lutego i no w świecie pszczelarskim panuje przekonanie, że bakwas dość wcześnie zaczyna czerwić lub czerwi praktycznie całą zimę, to proszę Państwa, nawet w tych ulikach mini plusach widać, że te matki jeszcze nie podjęły czerwienia. Oczywiście jest trochę jedzenia już zużytego, ale nie ma nawet jeszcze w tym momencie jaj. Także no pszczoły mimo ciepłej zimy dość ostrożnie podchodzą do czerwienia, matki jeszcze nie wystartowały. One dopiero zaczną intensywnie czerwić wtedy, kiedy będzie intensywnie przybytek pyłku lub nektaru. Jesteśmy przy rodzinie, której 4 dni temu poddawaliśmy matkę i dzisiaj zobaczymy, czy ta matka została przyjęta. Jest klateczka. Klateczka, miód, który poddaliśmy, jest wyjedzony. Rodzina jest cicha.
Spłatka na pewno jest przyjęta. Takiej rodziny nie huczy. Nie ma sensu takiej rodziny przeglądać. Na 100% tutaj matka jest. Zamykamy i